Już roztomili tak, nowość była zapowiedziana, to teraz wywiad. No i obecność pięknej kobiety, no szkoda, że nie w studiu na żywo, znaczy się na żywo będzie, no bo by da z nią godą, ale jednak jej postać w tym studium dodałaby tak miezę 300 do wyglądu co najmniej. Dobrze, to Sylwia Drzewiecko, sprawdzimy, czy wypoczywo, czy jednak robi w trakcie tej kwarantanny. Witam cię serdecznie, to jak to z tobą jest? Robisz, czy nudzisz się? Ojejku, jak się cieszę, witam cię Sebastianie, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Strasznie się cieszę, że chociaż w ten sposób mogę się z wami porozumieć, mogę się z wami słyszeć. Kochani, no jest mi bardzo przykro, że tylko w taki sposób, a nie w inny. Czy ja się nudzę? Staram się nie nudzić. Pracuję, ćwiczę, śpiewam, przygotowuję nowy materiał, także mam nadzieję, że wkrótce to wszystko się uspokoi i już będziemy mogli się spotkać na scenie, poza sceną, prywatnie. Tęsknię za tym bardzo, tęsknię za wami. No takie czasy, Sylwia, no co, no trzeba robić, no trzeba robić, no ale czy ta robota jest do ciebie bezpieczna? Oczywiście, Sebastianie, no praca jest jak najbardziej potrzebna dzisiaj i do życia, i do funkcjonowania i oby ona zawsze była bezpieczna i jak najbardziej moja jest i zachowuję wszelkie środki bezpieczeństwa, czuwam nad tym, żeby ktoś, z kim się spotykam, był bezpieczny, żebym ja była bezpieczna i to jest dzisiaj najważniejsze. Nie możemy odcinać się całkowicie od ludzi, po prostu zachowajmy bezpieczeństwo, miejmy kontakt z ludźmi i ja to w zupełności popieram. Bo bez ludzi co to znaczy? No człowiek popada w depresję i są różne inne, gorsze sprawy od tych, które nas teraz spotkało, od tego wirusa. I ja naprawdę jestem za spotkaniami z ludźmi, za kontaktami. Tylko proszę, bądźmy w tym wszystkim ostrożni. Dbajmy o siebie i dbajmy o tych, z kim rozmawiamy. No i tyle, no i drodzy państwo, no i nie zamykajmy się w sobie. Naprawdę to wszystko idzie ku dobremu i naprawdę już lada dzień, lada tydzień, na pewno wszystko się uspokoi. Bądźmy otwarci, spotykajmy się i nie bójmy się tego. Broń Boże żadnej agresji, że ktoś na przykład przeszedł koło nas bez maski. Nie, nie, nie. Naprawdę cieszmy się życiem, póki ono jeszcze jest i że możemy wstać i fajnie i słoneczko nam świeci coraz bardziej. I dbajmy o siebie i dbajmy o wszystkich, którzy nas otaczają. Też Dziucha, pamiętaj, że trzeba na to bezpieczeństwo zważać i to jak najbardziej. Teraz, kiedy nie ma występów artystycznych, jest więcej czasu wolnego, to na co ten czas przeznaczasz? Na co ja przeznaczam swój wolny czas? Powiem ci, że nadrabiam domowe zaległości, gotuję, piorę, sprzątam, nie, no, żartuję z tym sprzątaniem, ale oczywiście spędzam czas z rodziną, tą najbliższą, tą, którą mogę, kontaktuję się też z rodzicami, no i oczywiście, to co każdy. Ale śpiewam, bo to mi przynosi relaks, odprężenie i udaję często, że wyobrażam sobie, że jestem na scenie i mój mąż siedzi i bije mi brawo. Już te roski, wiecie, roztomili, na czym skupia się Sylwia Drzewiecko i jak ten czas w kwarantannie spędza. A ja życzę jej, żeby była zdrowa, no i przede wszystkim do artystycznego zobaczenia. Dziękuję Sebastianie bardzo, życzę tobie również dużo zdrówka, uśmiechu, tak jak zawsze, optymizmu i państwu również życzę, kochani, wszystkiego najlepszego, zdrowie, przede wszystkim uważajcie na siebie i myślę, że wkrótce się zobaczymy, ściskam was mocno, całuję i trzymajcie się, pamiętajcie, że światełko w tunelu już jest, kocham was, buziolki, pa! Tak, roztomili, to była Sylwia Drzewiecko, całki czas jednak ubolewam, że nie mogła stanąć z kary z tych stron obok mnie. Taki taniec, zwykle paniec, nagą każdy z nas. Hej panowie, drogie panie, każdy w życiu taki taniec tańczył chociaż raz. Niech
przeszkadza tu ból nogi i że brakuje podłogi, żeby ruszać się. Jak go tańczyć, prosta sprawa, ręka lewa, ręka prawa, więc zabawmy się. A teraz prawa ręka, lewa ręka, w rytm piosenki głośno klaszcz. Branie biodra i kolana od wieczora aż do rana, głośno klaszcz. W prawo, lewo i do góry, niechaj wszystkie te figury złączą nas. Wszyscy razem w górę ręce, to jest klaskowiaczka czas. Przy tramwaju wszystkie ręce się ruszają, klaszcze każdy z nas. Czy czas wolny, czy robota, czy brak nerwy, czy ochota, klaskowiaczka czas. Kiedy ciebie dzień zaskoczy i nie będzie zbyt uroczy, zapamiętaj, że jeden taniec, zwykle paniec i dzień piękny znów się stanie, więc zabawmy się. A teraz prawa ręka, lewa ręka, w rytm piosenki głośno klaszcz. Ramię, biodra i kolana od wieczora aż do rana, głośno klaszcz. W prawo, lewo i do góry, niechaj wszystkie te figury złączą nas. Wszyscy razem w górę ręce, to jest klaskowiaczka czas. Prawa ręka, lewa ręka, w rytm piosenki głośno klaszcz. Ramię, biodra i kolana od wieczora aż do rana, głośno klaszcz. W prawo, lewo i do góry, niechaj wszystkie te figury złączą nas. Wszyscy razem w górę ręce, to jest klaskowiaczka czas. A już teraz przed nami szlagier top 10 finału 600 plus 28. A w nim aż 7 szlagierów podskoczy do góry, 3 szlagiery zlatują ze swoich placów. Toż startujemy i zaczynamy jak zwykle z tego samego miejsca, czyli z miejsca z numerem 10. I na otwarcie, no niestety spadek 3 oczka niżej jak tydzień temu, Paweł Sobota and Witamina, czyli Kasa, Misiu, Kasa. Jedyna kasa, misiu, kasa.
no Rostomilio, rozumiem, że jak ktoś nos zamknie w czterech ścianach, to może to nawet oddziaływać pozytywnie na nos. Nie mieszczę się w drzwi. Dorotko, coverów tego numeru było naprawdę wiele, ale ten chyba jest jednym z najlepszych. To już teraz czekamy na te twoje wspaniałe wypieki z drożdży, które żeś to kupiła. A tak swoją drogą, wracając do tematu drożdży, to już wiem, kaj są wszystkie drożdże ze sklepów. Dobrze, pozycja 9, wracamy do gry, bo otwarcie naszego notowania za nami, tam kasa, misiu, kasa, a kto na 9? Tańcz, gdy Buzuki gra i Arcadia Band, to jedno oczko wyżej, jak tydzień temu. Dookoła wszystko takie proste jest. Tańcz, śmiej się tak jak ja. Na wakacje wyjedź, choćby gdzieś na jeden dzień przed siebie. Więc póki mamy czas, póki jeszcze młodość w naszych sercach gra. I żyj mocno z całych sił. Baw się razem z nami do białego dnia. Tańcz, gdy buzuki głośno gra. Ten wakacyjny dzień w ciepłym morzu fale znowu ukołyszą mnie na pewno. Więc póki mamy czas, póki jeszcze młodość w naszych sercach gra. I żyj mocno z całych sił, baw się razem z nami do białego dnia. Tańcz, gdy buzuki głośno gra, zatańcz zorbę tak jak ja. Grupa Arcadia Band i Tańcz, gdy buzuki gra. To za nami. Przed nami plac z numerem 8. Dorota, no takie jeszcze jedno małe pytanie. Czy jakieś zamówienia można składać, to nie wiem, mailowo, telefonicznie, na to, co byśmy tam zjedli? Czy jako plecionka, czy jaki kołoczek ze sterem, nie? To daj nam znać, my tutaj się wszyscy zdeklarujemy, co byśmy zjedli i potem będziemy kosztować tych twoich wypieków drożdżowych, skoro jesteś tym szczęśliwym posiadaczem. Jakże trudno
do zdobycia artykułu. Dobrze, drodzy Państwo, o pozycjach czas i pora powiedzieć. Pozycja z numerem 8 to teraz miejsce na kere spoglądać bydymy. Tu harmonik, przetańcujemy noc. To też awans o jedno oczko wyżej, jak tydzień temu. Plac z numerem 7. I tutaj proszę bardzo, kolejny z awansów dnia dzisiejszego. I to jedno oczko do góry. A tygodnie wcześniejsze pokazują, że ten szlagier miał raczej taką tendencję spadkową, więc lekko się odbiło. A kto się tak odbiło? Duet Karo i szlagier Piękny Sen. Drogą wśród gwiazd dojechać.
się kończyć chcesz.